Do policzenia tych granic będziemy musieli już zastosować pewną małą sztuczkę, ponieważ podczas ich liczenia okaże się, że w każdym z tych trzech przypadków otrzymamy wyrażenia nieoznaczone, czyli takie, których wartości nie będziemy w stanie policzyć na pierwszy rzut oka. No ale żeby się w praktyce przekonać, o czym ja tak naprawdę mówię, to może po prostu przejdźmy do policzenia granicy z punktu A. No a musimy tutaj policzyć granicę przy n zbiegającym do nieskończoności z wyrażenia n dzielone na n plus 3. Do policzenia tej granicy podchodzimy w sposób standardowy, czyli patrzymy, do czego zbiegają poszczególne składniki tego całego wyrażenia. No oczywiście licznik ucieka do plus nieskończoności wraz z tym, jak n dąży do nieskończoności, czyli możemy zapisać, że licznik dąży do plus nieskończoności. No i mianownik również dąży do plus nieskończoności, ponieważ jeżeli do nieskończoności dodamy 3, to tym bardziej otrzymamy nieskończoność. No i właśnie w tym momencie otrzymaliśmy wyrażenie nieoznaczone, a mianowicie nieskończoność dzielona przez nieskończoność. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie stwierdzić, jaki będzie wynik takiego dzielenia, ponieważ może być on najróżniejszy. Możemy w wyniku otrzymać pewną konkretną liczbę rzeczywistą, ale równie dobrze możemy otrzymać wynik nieskończony. Żeby ustalić, ile tak naprawdę będzie wynosiła ta granica, no to właśnie w tym momencie musimy zastosować tą sztuczkę, o której wspomniałem. Czyli przypisujemy znak granicy lim przy n dążącym do nieskończoności. No i tutaj, żeby w jakiś sposób pozbyć się tych nieskończoności, no to możemy wyciągnąć przed nawias w liczniku i w mianowniku n, tak żeby się on nam potem skrócił. Widzimy, że w liczniku nie musimy nic wyciągać, bo tu jest po prostu sam n, czyli przypisujemy go bez zmian. No a żeby mianownik zamienić na postać iloczynową, to przed nawias wyciągamy n, no a wówczas w nawiasie zostanie z pierwszego jedynka plus, no i zamiast trójki będzie 3 dzielone przez n, ponieważ n razy 3 dzielone przez n dałoby właśnie 3. No i teraz możemy dokonać właśnie tego skrócenia, czyli skracamy n, no i w liczniku zostaje jedynka, tu zamiast tego n również piszemy jedynkę, no i nasza granica przyjmuje teraz postać następującą. Lim przy n dążącym do plus nieskończoności z wyrażenia 1 dzielone na 1 plus 3 przez n. No i teraz, sytuacja jest już o wiele dla nas przyjemniejsza, ponieważ w liczniku mamy stałą liczbę. Tutaj w mianowniku również jest jedna stała liczba, a granicę tego wyrażenia 3 dzielone przez n z łatwością umiemy policzyć, ponieważ gdy n dąży do nieskończoności, to trójka stała, ograniczona liczba podzielona przez nieskończoność daje w rezultacie 0. Czyli tak naprawdę mamy tutaj w tym ułamku 1 dzielone przez 1 w nieskończoności daje nam granicę 1. A zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja w punkcie B. Musimy tutaj policzyć granicę przy n zbiegającym do plus nieskończoności z wyrażenia 5 minus 3n podzielone na 7n minus 8. No i tutaj podobnie, będziemy musieli zastosować podobną sztuczkę jak w przykładzie poprzednim, ponieważ również w tym przypadku licznik i mianownik wraz z n-em zbiegającym do plus nieskończoności będą dążyły do nieskończoności. Licznik co prawda będzie dążył do minus nieskończoności, ponieważ tutaj mamy minus 3n. Od piątki odejmujemy nieskończoność, czyli możemy sobie nawet zapisać, że licznik ucieka do minus nieskończoności, a mianownik nieskończoność minus 8, czyli nadal nieskończoność, czyli zbiega do plus nieskończoności. Tak czy siak mamy sytuację znowu. Wyrażenie nieskończone podzielić na znowu nieskończoność, czyli wyrażenie nieoznaczone. Zatem, żeby pozbyć się tych nieskończoności, no to tutaj również wyciągamy n przed nawias, wierząc w to, że się nam skróci, a w nawiasach zostaną już przyjazne wyrażenia. Czyli postępujemy właśnie w ten sposób. A granica przy n dążącym do nieskończoności. I w liczniku mamy tak. N, a w nawiasie zamiast piątki 5 dzielone przez n minus 3 podzielić, a w mianowniku mamy n i w nawiasie zamiast 7n po prostu 7 i potem minus 8 dzielone przez n. No i dalej, to się równa. N się nam skracają i mamy po prostu granicę przy n zbiegającym do nieskończoności z wyrażenia 5 dzielone na n minus 3 podzielić na 7 minus 8 dzielone na n. No i teraz standardowo patrzymy, do czego zbiega licznik. Wyrażenie 5 dzielone na nieskończoność zbiega
jak już wielokrotnie sobie powiedzieliśmy, do zera. Minus 3 to jest stała liczba, więc ją zostawiamy w spokoju. 7 również jest stałą liczbą, a 8 dzielone przez n, podobnie jak 5 dzielone przez n, ucieka w nieskończoności wraz z n-em zbiegającym do nieskończoności, dąży do zera. Czyli tak naprawdę otrzymaliśmy tutaj ułamek, który ma w liczniku minus 3 i w mianowniku 7. No a minus 3 dzielone na 7 daje po prostu ułamek minus 3 siódme. Zobaczymy jeszcze na koniec, jak wygląda rozwiązanie punktu C, a musimy tutaj policzyć granicę przy n zbiegającym do nieskończoności z wyrażenia n kwadrat plus 2n minus 5 dzielone przez 2n kwadrat minus n. Ten przykład nieco różni się od poprzednich, ponieważ w liczniku i w mianowniku ułamka mamy wyrażenia drugiego stopnia. N występuje z drugą potęgą. No i w tym przypadku, żeby pozbyć się obu nieskończoności, no bo również w tym przypadku mamy w liczniku wyrażenie, które dąży do nieskończoności i w mianowniku, które wraz ze wzrostem n dąży do nieskończoności, więc w tym przypadku z licznika i z mianownika wyciągamy przed nawias n kwadrat, żeby skrócić jak największy stopień całych tych wyrażeń z licznika i z mianownika. Czyli robimy właśnie w ten sposób, n dążąc do nieskończoności, i w liczniku wyciągamy przed nawias n kwadrat i w nawiasie mamy z n kwadrat zostaje 1, potem mamy z 2n zostaje 2 dzielone przez n, ponieważ jeżeli n kwadrat pomnożymy przez 2 dzielone przez n, to właśnie otrzymamy 2n. No i jeszcze zamiast piątki mamy minus 5 dzielone przez n kwadrat. No a co mamy w mianowniku? W mianowniku mamy podobną sytuację. N kwadrat wyciągamy przed nawias, no a w nawiasie zostaje nam 2 minus 1 dzielone przez n. No bo n kwadrat pomnożone przez jedną n tą da nam w rezultacie n. No i teraz skracamy sobie nasze n kwadraty. No i co otrzymaliśmy w rezultacie? Może już nie będę przypisywał całej tej granicy, ponieważ zostanie nam po prostu taki licznik oraz taki mianownik, jak są w tych nawiasach. No i do czego dążą te wyrażenia, które mamy w nawiasach? 2 przez n wraz ze wzrostem n, gdy n dąży do nieskończoności, dąży nam do zera. 5 dzielone przez nieskończoność podniesioną do kwadratu, czyli przez super nieskończoność, również będzie dążyło do zera. A co mamy w mianowniku? 1 n ta również będzie nam dążyła do zera. No i zostało nam w liczniku, została nam po prostu jedynka, a w mianowniku dwójka. Czyli nasza granica przy n zbiegającym do nieskończoności będzie po prostu równa 1 drugiej.